To jest utopia. Odrzucamy Unię rozumianą jako zunifikowane superpaństwo, centralizowane mechanicznie lewackimi dekretami brukselskiej biurokracji i strasburskiej sądokracji. Ta obecna forma Unii, której my jako Polska powinniśmy się przeciwstawiać w interesie Unii Europejskiej właśnie. Bo te obecne władze Unii, one prowadzą Unię ku jej zniszczeniu. Oni mówią, że to my jesteśmy tutaj z nią niesolidarni. Nie, my jesteśmy właśnie z Unią solidarni, bo my jesteśmy Europa, a ta Unia to jest współczesna forma Europy. My jesteśmy zainteresowani w tym życiowo. Te wszystkie Timmermansy, Junckery, Jean-Claude Junckery, a nawet te Angele Merkel, to są tylko funkcjonariusze. Oni działają dzięki pewnej bazie klasowej, dla której to bazy, ja używam terminologii marksistowskiej, bo ja jestem stary marksista. Dla tej bazy, ta obecna, chora, jak powiedziałem, ich terminologia, ja nie lubię tego określenia, ale według ich, mimo mówią, że chora jest Polska, oni są chorzy. Ale ta forma jest dla tej bazy klasowej korzystna. Odpowiada jej interesom. Nie interesom narodów Europy, tylko tej bazy klasowej. Bo to jest wielka myśl Karola Marksa, że walka klas toczy się bez przerwy. Cicha wojna domowa, jak on to formułuje w manifestie komunistycznym już. Czasem ona wybucha naturalnie, ale ciągle trwa. Ciągle trwa. Co jest tą bazą, która podtrzymuje tę administrację Unii, czy te organy Unii, które prowadzą tę Unię w tak szkodliwym według naszej oceny kierunku? Otóż tę bazę tworzą trzy siły kosmopolityczne i antychrześcijańskie ze swojej samej konstrukcji. Pierwszą to jest wynarodowiona kasta urzędnicza, której ci, którzy tam te Junckery i te Timmermansy i Donaldy Tuski, oni są właśnie jej wcieleniem. Czy wcieleniem, może nie wcieleniem, to dobrze, niedobre słowo, wykładnikiem. Bo to są olbrzymie rzesze. No kot, jak państwo. Te wszystkie trzy siły widzą państwo w demonstracjach kodu. Oni chodzą i oni idą wtedy na ulicy. I tam urzędniczy, właśnie ta wynarodowiona kasta urzędnicza, tam stanowi, kto wie, czy nie trzon, ilościowy przynajmniej. Bo nie ona najważniejsza, ale ilościowy może być trzon. Więc to jest pierwsza siła. Wynarodowiona kasta urzędnicza. Drugą siłą
To jest międzynarodowa finansjera. Międzynarodówka bankierów. Ta, z którą teraz prowadzą tak ciężki bój, tak zwani frankowicze przez nią. Wyprowadzeni ciężko w pole. Którym prezydent elekt kiedyś, Andrzej Duda, obiecał wsparcie, a jakoś tego wsparcia nie widać. I odnoszę wrażenie, że ustępuje przed tą siłą. Nie, że on do niej należy, to nie. Ale przed tą siłą ustępuje. Bo to są potężne siły te trzy. Nie lekceważmy ich, broń Boże. Ja ich nie lekceważę i nie sądzę, że to łatwo jest im się przeciwstawić. Więc pierwsze kasta urzędnicza, drugi międzynarodowa finansjera. A trzecią siłą jest nihilistyczne nowinkarstwo. Charakterystyczna dla lewactwa chęć ulepszania świata, przerabiania świata na lepszy. Uszczęśliwiania nas. Bo my nie rozumiemy, w jakich my nie żyjemy, niedobrych warunkach. Siedzimy tu w tej piwnicy, a oni chcą nas wyprowadzić na jakiś słoneczny świat. Wybitny papież, którego zmuszono do abdykacji, Benedykt XVI, powiedział o tej trzeciej sile, że napędza ją, tak się wyraził, niespokojna pogoń za nowością. A jak powiedział, to określił wcześniej dużo Czesław Miłosz w swojej, moim zdaniem jego głównym dziele, które się nazywa Ziemia Ulro. To są ludzie z ziemi bez wiary. Ziemia Ulro to jest tam taki skrót ziemi, którą zamieszkują ludzie bez wiary. I dlatego ciągle szukają tych nowinek, że tam może ją znajdą. Więc baza klasowa to są te trzy siły. Kasta urzędnicza, finansjera, nowinkarstwo. Te trzy siły to jest inaczej mówiąc ten sojusz, ten trójsojusz, o którym żeśmy tam mówili. Trójsojusz biurokracji, czyli tej kasty urzędniczej, plutokracji, czyli owej finansjery i lewactwa międzynarodowego, tego tęczowego. Czyli sojusz, jak ja to krótko nazywam, BPL. Biurokracja, plutokracja, lewactwo. Zjednoczony ten sojusz, zjednoczony wrogością do chrześcijaństwa i wrogością do idei narodu, rządzi dzisiaj Unią. Tą dzisiejszą Unią. Gdy pytamy o rolę Polski w dzisiejszej Unii, to chodzi mi o to, że tak jak to czyni obecny rząd, przy wszystkich, rząd może mniej, ale to ta kierownicza siła, która w tej chwili w Polsce działa, czyli ta zjednoczona prawica, że ta zjednoczona prawica przeciwstawia się temu w Unii. Tak powinno być. Polska kierowana przez tę zjednoczoną prawicę, chociaż ta zjednoczona prawica popełnia ciężkie błędy. Ale generalny kierunek według mojej oceny ma prawidłowy. Kompletna
indolencja organów Unii Europejskiej, niewydolność tej formy organizacyjnej i politycznej Unii, jaką te organy wykazały, po pierwsze, wobec coraz groźniej i zupełnie wyraźnie narastającego kryzysu ekonomicznego Zachodu, czego wyrazem jest chociażby bezrobocie młodych ludzi, albo jak się z tym spotykam w rozmowach z młodymi ludźmi, które mi się czasem zdarzają, oni nie liczą, że oni jakiekolwiek emerytury dostaną. Albo jak dostaną emeryturę, no to jakoś gdzieś od wysokości, powiedzmy, 1000 złotych miesięcznie dzisiejszej, no i żyj za takie pieniądze. Więc to jest pierwszy kryzys. Kryzys ekonomiczny, który więc zupełna nieudolność Unii. Unia nic nie potrafiła zrobić. Drukują pieniądze, euro drukują, czyli inflację budują. To wymyśliła Angela Merkel. A po co je drukują? Po to, żeby ratować, to mógłbym powiedzieć coś dokładniejszego na temat tego egzaminu. Banki niemieckie, Deutsche Bank, Dresdner Bank i te inne. To znaczy finansjerem. No bo oni reprezentują ich interes klasowy. Ja jestem stary marksista. Po drugie, władze Unii wykazały kompletną indolencję wobec najazdu na Europę ludów cywilizacyjnie Europie obcych i wrogich. Mieliśmy w ciągu mieliśmy i mamy 30 lat do czynienia z czymś właściwie bez precedensu. Z dwiema katastrofami dziejowymi. Pierwszą taką katastrofą był krach Związku Radzieckiego. Rozpad Związku Radzieckiego jako potężnego organizmu państwowego. Rozleciał się. To było 25 lat temu. I ten krach, ale ten krach Związku Radzieckiego jest czymś, do czego ten krach, ku któremu zmierza Europa, daje się przyrównać. Szykuje się katastrofa dziejowa tej samej skali. I podobnie jest trochę mechanizm dochodzenia tej krachowej sytuacji do ludzkiej świadomości. Krach radziecki, krach systemu ekonomiczno-politycznego radzieckiego nie spowodowała naturalnie, ale obnażyła tak, że to widać było już jak na dłoni. Katastrofa atomowa w Czarnobylu 30 lat temu, w 1986 roku. W 1986 roku była katastrofa, a 5 lat później było po Związku Radzieckim. Takiego to było wydarzenie. Państwo tego nie pamiętają, ja pamiętam, co to było. Ta świadomość, że ta chmura radioaktywna znad Białorusi, tam znad Prypeci, nasuwa się nad Warszawę. Sam w nocy pędziłem taksówką z Bokotowa na Żoliborz, bo kolega miał płyn Lugola. Płyn Lugola
to jest płyn zawierający jod. A wnuk miał wtedy 3 lata. Chmura radioaktywna zawiera radioaktywny jod. A organizm młody, rosnący, tarczyca przede wszystkim, wchłania jod. Jeżeli ma niedobór jodu, czy niedostatecznie dużo jodu, no i będzie wchłaniać wtedy ten jod radioaktywny. I dlatego wtedy masowo, to była taka akcja masowa, no w obronie przed tą straszną katastrofą, płyn Lugolan udzielania nie jodu, po prostu, żeby te młode organizmy my tym jodem normalnym, nieradioaktywnym zapchać, żeby tego z atmosfery już nie asymilowały. Więc to było, ale to dygresja taka tylko, ale, bo to jeszcze dużo, bo tej katastrofy więcej dało się powiedzieć. Więc to obnażyło niewydolność ekonomiczno-techniczną systemu radzieckiego. A podobnie rok temu krach systemu europejskiego obnażyła katastrofa wdarcia się do Europy milionowej chmary muzułmańskich najeźdźców. Przy zupełnej bezradności, bezbronności i niedołęstwie władz Unii, które tylko robią propagandę, żeby nie robić tutaj jakiegoś alarmu, no bo nic takiego się nie dzieje, no bo one nic nie potrafią zrobić. Idzie katastrofa, oni mówią, że to nic takiego się nie dzieje, że to jacyś alarmiści, czy może rasiści, tacy jak Wolniewicz, coś tutaj im się roi, coś takiego. Nic się nie dzieje, no tak jak ta czarna, no idzie chmura tam, no chmura, nic nie widać przecież, bo tego jodu przecież nie widać, to taka tarczyca z tym jodem radioaktywnym, ona się w swoim czasie odezwie, ale nie od razu naturalnie. Po rozpadzie Związku Radzieckiego, ZSRR, Związku Socjalistycznych Republik Rad, nasz wielki rodak, Jan Paweł II, Karol Wojtyła, ale już wtedy jako Jan Paweł II oczywiście, rzekł tak, po tym rozpadzie, wielkie jego słowo. Komunizm, patrząc na ten rozpad Związku Radzieckiego, taki nagły. No pomyślcie, takie olbrzymie państwo, taka potęga, nagle się rozpada. Jan Paweł powiedział tak. Komunizm to była tragiczna utopia, a nagłość jego upadku musi budzić trwogę. To jest najcelniejsza, krótka charakterystyka tego, czym był, z jaką kiedykolwiek się spotkałem przez ostatnich 30 lat, tego, czym był upadek komunizmu. A my dzisiaj, chociażby tutaj, w tej ponurej piwnicy, w której gnieździ się jedna z warszawskich korporacji, my dzisiaj moglibyśmy rzec, nie równając się naturalnie z naszym wielkim rodakiem, ale chyba nie miałby nam tego za złe, że próbujemy tutaj iść w ślad jego diagnoz. My dzisiaj moglibyśmy rzec tak. On powiedział, że komunizm to była tragiczna utopia. My powiedzimy my tak. Tęczowe lewactwo. Bo komunizm był czerwony, a lewactwo dzisiejsze jest tęczowe. Tęczowe lewactwo to jest utopia groteskowa.
tej ich parady równości teraz była przecież. Parę dni temu parada równości. To jest utopia groteskowa. Ale nagłość jej schyłku musi budzić trwogę jeszcze większą niż tamta. Tyle miałem do powiedzenia.